Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 3, dzieje Radosław. U mnie, jak widzicie, od razu na pierwszy rzut oka zmiany, orzeszek też wygląda już inaczej i stwierdziliście, że skoro orzeszek, Eliza Orzeszkowa, te klimaty, to będzie imię Eliza. Tak, i właśnie nazwałam ją Eliza, zmieniłam jej wygląd, ale hukło. Któro już się obudziło z tego huknięcia? Henry się obudził, no tak. Dobrze, Henry, zapraszamy Ciebie i innych widzów na G2A, link macie w opisie filmu. Tutaj widzę samotność wielką, więc tutaj proszę o pochwalić. O, i zganić, nie wolno być agresywnym. Bardzo dobrze. Co tutaj Ty byś chciała? Ty jak zwykle pchły, nic nowego. Miauczeć, a proszę Cię bardzo. A jak Ciebie kliknę, to będziesz miauczała? Zacznij na ofiarę, polowanie, czyść się. To się poczyść, może pójście wylezą i chodź sobie tutaj poru. Dobra, więc tak po kolei, słuchajcie. Matko, co za pogoda! Po kolei, stwierdziłam, że skoro Henryk i Lucy stali się seniorami, a do rodziny dołączyła Eliza, to jest bardzo dobry moment, żebyśmy mogli właśnie zmienić troszkę wystrój domu i tego wszystkiego, bo to taki nowy, wiecie, etap w życiu i tak dalej. Boże, Henryk pchów dostał. A możesz dać kąpiel na pchęły? No to nie, to będzie miała pchęły. No, ale ty weź prysznic. No, i to jest bardzo dobry powód właśnie, żeby sobie wyremontować cały dom, wszystko tutaj pozmieniać. I tak też zrobiłam. Właśnie tutaj pokój Lucy i Henry'ego. Troszkę dodałam ciemniejszych ścian. Tutaj właśnie podłogę... Podłogi nie zmieniałam, ale meble są teraz jaśniejsze. No i tak to wygląda. Salon też przeszedł dużą renowację. O, Basia wstała, czekajcie, bo się muszę zająć. To może jakieś śniadanko. Wy dzisiaj do szkoły idziecie, dziewczyny. Ty też jakieś śniadanie. Może shawarma. Christy to coś długo na spanie ją wzięło, chociaż wyspana. Proszę mi się tu obudzić. Jezu, pogoda jest masakryczna. Jak nie patrzeć. Basia, jeść ten krem i nie marudzić. No. I tak, i właśnie salon wygląda w ten sposób. Henryku, nie, popsułeś ten komputer na koniec ostatniego odcinka, to i go sam naprawisz, a potem sam będziesz z niego korzystał. Lucy, już! Normalnie jak ja, jeszcze dobrze rano nie wstanę, już się drażę, głodna jestem. Matko, dobrze, dajcie mi dokończyć. Więc tak teraz się prezentuje salon. W łazience nastąpiła taka zmiana, że dodałam nową pralkę i nową suszarkę, bo wiadomo, Lucy teraz więcej prania jeszcze będzie robić, bo nowy członek rodziny jest, więc tak. Dobrze, Basiu, ty skończyłaś, to jakbyś mogła tutaj sprzątnąć u parszywka i nakarmić. Eliza, proszę tutaj nakarmić Berlinka. Dobrze, i czy wy, tak, wy zaraz idziecie do szkoły. No, i tak to teraz dom się prezentuje. Teraz następne, jak będziemy mieli już kasę, muszę kupić nowe prysznice, nowe zlewy i zainwestować troszkę w łazienki. Kolejna rzecz. Losy dziejów Smith. Bardzo mi się spodobał pomysł, żeby kontynuować to Basią. Dużo osób też mówiło, że żeby jednak do Madzi Smith iść, bo będzie dłużej. Niekoniecznie, słuchajcie, nie macie tej świadomości, że Basia ma trójkę dzieci. No, więc tutaj to już na wesoło może iść. Lucy, bo ty tu nie masz, biedna kobieto, zajęcia. Wypróbuj może nową pralkę, co? Czy równo chodzi? Tak. Dobrze. Więc jeszcze jest taka kwestia, że dziewczyny myślałam, że puszczę razem na studia. Ale w prawdziwym życiu nie było tak, że Basia z Christy razem studiowały. Christy ustała się na studia, ale nie poszła. Czekajcie, bo muszę tutaj znaleźć jakieś zajęcie, bo stoi i podziwia. Wypróbuj nowy telewizor. No. A natomiast Basia była na studia. Więc tak stwierdziłam, Boże, jak się otrzepuję, że ona razem... Co za pogoda. Razem z Orzeszkiem wybiorą się na studia, bo tak pisaliście, żeby ona i Eliza były takie wielkie psiapsiuły. No i myślę, że to jest całkiem dobra myśl. Tak, czekajcie, bo ta biedna kobieta nie ma co ze sobą począć. A właśnie, kurczaki dzisiaj macane były? Nie były. Proszę tutaj zbierać jaja i nakarmić. I w sumie może zajmij się ogrodem, jakaś pielęgnacja, te sprawy. O, proszę bardzo. Co prawda pada, ale trudno. Dobra, pieseło. Tutaj proszę poździuchlać. Wiesz co, ogląda telewizor. Dobra, dziewczyny do szkoły w takim razie. Koniec telewizji. Ty do szkoły, ty... A ty co?
Nie, za do szkoły tam będziesz mi stała. I już! Bo cię sama zawiozę! Dobra, poszła. Ta ma ogród, ten ma szachy. Właśnie, propos Henryka, bo mówiliście, że trzeba byłoby troszkę więcej uwagi poświęcić Lady. Henryk, czekajcie, niech ja Henryka najpierw ogarnę. Proszę tu o... Proszę zjeść krem owocowy. I w związku z tym, czekajcie, tak to zrobimy, tutaj pójdziesz na kurs jeździectwa. No, i będziesz mógł tutaj z Lady przychodzić na zawody. Co prawda już starość trochę, ale widzisz, trzeba się doszkalać. No, proszę bardzo, tutaj się przespać, nie zdrzemnąć. Ty chodź sobie tutaj podrap, ty chodź tu użyj. I chodź też podrap. O, dziewczyny ostatnio za wizytę w markecie po 500 plusa dostały, bardzo dobrze. Lucy, jest trochę zimno, kobieto, jak gdybyś się przebrała, no nie na nago, zmień strój na dworne. O, weź i czekaj, bo ci szukam coś do pielęgnowania w tym ogrodzie. O, będzie ci już cieplej, niekoniecznie mokro, mokro będzie pewnie zaraz. A, Henryk poszedł na jeździectwo, bardzo dobrze. Tak, proszę mi się tutaj uczyć jeździectwa. I co jeszcze? Henryku, jak ty wrócisz, mówiliście, że Mika może szukać, słuchajcie, przedmiotów kolekcjonerskich, prawda? Więc tak to też zrobimy. Co ty chcesz? Przeczytać książkę? Proszę bardzo. Jak najbardziej polecam. O, dobrze. To tak, gdzie to pędzi? To się dobrze ma, to może niech coś zapoluje, bo u nas to tak trochę średnio z hajsami obecnie, jak widać. Ty co się masz? Ty się w ogóle nie masz. Proszę mi tutaj drapać, proszę tu. Nie, no proszę tu i jeść. No i sobie za dwa razy zapalił, bo już chciała spać. Dobra, Lady, widzę, oho, ho, 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 ho. Ja bym proponowała jeszcze poćwicz sobie skoki, to ci będzie jeszcze lepiej. A zaraz jak Henryk wróci, to myślę, że się tobą zajmie. Proszę tutaj Henryku podejść. O, przestało padać. Mamy piękną, mokrą, złotą jesień. Dobrze. Henryk i ogrodnictwo, naprawdę. Henryku, to coś chyba z tobą nie tak. Opieka, weź tu wyszczotkuj, weź uczucia i daj wąchać dłoń. Lady, ty już tu skończ, czekaj na Henryka. O, kota tu łapie. Co my tu mamy? O, ryjówkę można. O, żuczek będzie dla Lucy. Lucy pójdzie do laboratorium. Tu sprzedamy. To sprzedamy. No, już się odkuliśmy. O, kolejny żuczek dla Lucy. Ty coś złapałaś? Nic nie złapałaś. Ty ostatnio coś bezproduktywny zwierzę jesteś. Może tego wewąża teraz złapiesz. Zaraz zobaczymy. Dobra. O. Proszę bardzo. Henryku, tak, tutaj. O, jeszcze jeden ten masz. To czekaj. W ogóle to ci już na pewno niepotrzebne. O. Tu powiesimy i będzie. Te miody można w sumie na dobrą sprawę sprzedać. Po co tobie one tutaj teraz? To też mógłbyś już sprzedać, bo ci to już niepotrzebne. No a ten z liceum to każdy ma, no to niech Henryk również ma. Dobra, weź tutaj jeszcze poklep po grzbiecie. Już, Lady, super? Super, Lady. Dobrze. To tak, ja bym chciała... ciebie na spanie wzięło. No nic, podejdź tu na razie. Henryku... Dobrze, i tak, tutaj gdzieś to powinno być wykąp. Aha, ucz polowania, dobra. I zobaczymy, czy ona nam się tu nauczy. Lucy, ty, o, Lucy, zdecydowanie do toalety. Proszę tu skorzystaj. A, przebrałaś się, to od razu jesteś czysta, świetnie. Zwierzaki, upolowały co? Ło, upolowały! Dobrze, bardzo dobrze upolowały. Czy ty jeszcze coś masz? Nie, to ja tobie od razu posprzątam. O, proszę. I Lucy, idź przemielić robaki na pieniądze, jakkolwiek to brzmi. Ale idziemy, dobrze, laboratorium tutaj, o. Uhuhu, z 8 koła wpadnie. Dobrze, dziewczyny? Dziewczyny już w domu? A, w domu, zaista w domu. To proszę tutaj odrabiać lekcje z Elizą. Christy, odrabiaj. Co tu tutaj masz? Sport jakiś zawodowy? Nie wiem, po co ci to. A czy... Tak, ty masz jeszcze to przeczytać.
Później, dobrze, to się zrobi. Aha, ta jedzie, dobra, niech jedzie. Czy ty już coś umiesz? Tak, zaraz będziesz umiała, bo jej trzeba wbić pierwszy punkt, a resztę to ona sobie już poradzi, wiecie? Dobrze, to Henryku, proszę piesa zostawić. Tobie nie jest potrzebne ogrodnictwo do niczego. O, ale to wynalazkość. Ale tutaj na przykład, jakbyś sobie zamiast tego odkrywał eliksiry, to podejrzewam, że też by ci rosło logika. Patrz, no, 7000 prawie wpadło. Czekajcie, czy mu rośnie logika, tak? Tak, logika. No, to widzicie, on sobie nieco, że... odrabiaj te lekcje, co to ma być? No. Ta odrobiła, ta odrabia. Wbije mu się logika, po te eliksiry powynajduje właśnie. Czy ja te eliksiry mogę posprzedawać, jak na dobrą sprawę? Bo jej już te eliksiry do niczego nie są potrzebne. A leży w tym ekwipunku. Można go postawić tak gdzieś? W sumie można, ale nie wiem po co. Dobrze, to ja tutaj ekwipunki wam posprzątam. Czekajcie, bo Lucy muszę powiedzieć, żeby wróciła, bo ta kobieta o takich rzeczach prozaicznych jak powrót do domu nie pamięta. Dobrze, jak wrócisz, to wiesz co, weź sobie coś zjedz. O, postaram się, słuchajcie, też ja osobiście powiem, żeby dzisiaj wam rodzinę udostępnić. No, weź sobie o, placek dyniowy ty możesz zjeść. Ja osobiście mam ochotę na zapiekankę w tym momencie. Nie to, że jadłam je na śniadanie, ale po prostu dalej mam ochotę na to samo. Dobrze, o. Orzeszka, co ty tu masz? Upiorne zawodzenie, nie, podziękujemy za zawodzenie. O, ale to sobie potem poczytasz. Christy, jak ty się tu? Ty byś też coś zjadła, hamburgera sobie zjedz i potem choć weźmiesz kąpiel i mogłabyś pokontynuować. Lucy, ty jeszcze nie dojechałaś do domu, ty tu majstrujesz, majstruj, pani majstruj, tylko się nie podjaraj. Dobrze, czy Berlinek był dzisiaj karmiony? Takie pytanie, nie pamiętam. Dobrze, chodź, ty musisz tu zjeść. Ty nie, ty najedzone, ty też. Ty chodź, chodź poździuchlej kość i pójdziesz sobie tutaj, no nie będziesz strzegła kota. Kota, ja cię proszę do siebie, bo piesa nie ma gdzie spać potem. O, proszę tu spać. Druga kota, kota zje, kota pójdzie podrapać. Jak tutaj lady? Lady szaleje. O, piłeczkę sobie znalazłam, bardzo dobrze. Ty jak się wyśpisz, to... A czy ja, Henry, mówiłam, żebyś się nie fajczył? Chyba mówiłam, ale co z tego, że mówiłam, prawda? Dobra, z tego co pamiętam, ten prysznic będzie wolny. Weź prysznic. Od razu sobie użyj i weź sobie coś zjedz. Nie wiem, placek dyniowy. A czego ty się nie umyłeś? Chyba ty lubisz chodzić brudny. No mniejsza. Lucy. Z Lucy jest w sumie całkiem spoko wszystko. Gdzie są dziewczyny? Gdzie jest Basia? Basia, ketoprom, ja cię proszę. Proszę się umyć i proszę iść spać. Orzeszka, jak przeczytasz... Widzicie, musi trochę wody w rzece upłynąć, zanim ja się nauczę, że to jest Eliza. Chodź ty weźmiesz prysznic, bo Henryk to jakiś taki nieprysznicowaty dzisiaj. I chodź sobie jeszcze pooglądasz telewizję, jest dopiero 20 w końcu. Henryku, jedz, jak skończy się, proszę użyć. Nie to, że się po sobie sprząta. Wyniesie za karę śmieci później. Tak, i Henryk pod prysznic. Będzie doczyszczony. Jak się doczyścisz, proszę wynieść jedne, drugie śmieci. Niech dzwoni, o tej porze nie mam ochoty odbierać. Christy, jak z tobą? Z Christy bardzo dobrze. Orzeszka, o, orzeszka wymaga tutaj... Ale ty chcesz całą książkę na raz przeczytać? Daj spokój, dziewczyno, jeszcze jutro jest dzień. Proszę iść sobie zjeść. Potem sobie użyj i weź prysznic i możesz iść spać. Lucy, jak tam telewizja? Dobrze. Henryku, dokąd to? Tak, sprzątaj te śmieci, nie wiem na co ty je... wytelepałeś. Dobra, Henryk też spać. Lucy już może też iść spać. Co za dużo, to i niezdrowo. Orzeszka, Eliza je? Jak zje? Ona ma wykolejkowane. Christy, może ją do toalety jeszcze zagonię? To nie byłoby takie złe w sumie. Chodź, toaleta wolna, użyj i proszę iść spać. No, a my się zobaczymy rano. I dzień dobry, Henryk. No, wiadomo, wojskowy to wcześniej mu się zerwało. Weź tutaj zjedz sobie krem mrożony. O, i Lucy, jej, cała rodzina się zaraz zerwie. Proszę zbierać jajka, zbierać tu. I sobie użyj i coś sobie zjesz.
Henryku, ty masz, że tylko zjeść i myślę, że pójdziesz sobie tutaj grać w szachy dzisiaj bezpiecznie. O, tutaj tak, nakarmiony parszywek, bardzo ładnie, to chodź jeszcze berlinka nakarm. I wiesz co, chodź sobie tu użyj i trzeba zjeść śniadanko. Może być kawałek twojego ciasta. Ty nie miałeś skorzystać z toalety. Co z tą toaletą? Jest nie tak, że ludzie tam nie chcą podchodzić. Będę musiała zobaczyć. I zjedz to ciasto, mówiłam. Co za zawodzące stworzenia. Co ci nie pasuje? Pchły ci nie pasują. Trzeba było dać się umyć. Chodź tutaj, przyjazne, weź zacieśniaj więzy i weź... A poiskajcie się. U ciebie co? Kontakty. Tutaj zaraz do ciebie przyjdzie Henry. Ja muszę was na zawody wysłać. Weź opieka, wyczyść kopyta, bo cuchnie i szczotku i zostaw ten komputer. I weź uczucia, poklep po grzbiecie. Dobrze, Lucy. Lucy może niech sobie posprząta, będzie miała jakieś zajęcie ta kobieta. A, Henryk znowu pchłów dostał, nic nowego. Już przywykliśmy, nie? Tutaj chodź, jak je wyrzuć? Nie można wyrzucać roślinków. Chodź tutaj, pielęgnuj ogród. Będziesz miała zajęcie na cały dzień. Christy, ty jak wstaniesz, to ja cię zapraszam do jedzenia. Może być szarma i będziesz kontynuowała. Ty wiesz co, ty mogłabyś sobie dokończyć? Ile ty tej książki przeczytałaś? Nie wiem, ale czytaj. A, już ją wzięłaś. Chciałam zobaczyć, czy nie ma przypadkiem, czytaj ponownie, ale dobra. Okej, Basiu, nie do zroszaczy. Ja dobrze wiem, co ty planujesz i co ty sobie tam myślisz. Zaraz ja ci może jakieś zajęcie w domu znajdę. A chociażby telewizję pooglądaj. Kto powiedział, że spędzenie całego dnia przed telewizorem jest złe? Nikt tego nie powiedział. A ty... Tu? Proszę się najeść. I zaraz myślę, że Christy się tobą zajmie. U ciebie co nie tak? No te pchły, no ja ci na te pchły nic nie poradzę, bo nie chcecie się zwierzaki kąpać w ogóle. Więc to nie przejdzie. A tobie? Tobie mówiłam przed chwilą jazdę jeść. No. Henryku, ty. Ty nie masz pchów. Już. To ja nie wiem. Dobra. Zaraz, co ja bym... Czego ty w ogóle tu stoisz? Patrz, rachunki są. Proszę zapłacić rachunki. Wiesz co, jak ty nie masz jako takiego zajęcia, czekajcie, ty użyj. Ty możesz skorzystać z tego komputera i pograć w szachy, ale ty... Chodź tu. Chodź do Miki i trzeba tak, opieka, wyszczotkować, bo cuchnie, bo umyć się pewnie nie da. Uczucia, weź pomów do niej. Nie to, tylko uczucia i daj przysmak. Zostaw to. Piesa, ty już się pojadłaś? Weź tu, bo trzeba ciebie, o, się to zaopiekować. O, widzisz, i będziesz czyściutka i będzie pięknie. Co robi Orzeszka? Orzeszka czyta, ten przyszedł tu. Lucy pewnie w ogrodzie, w krzakach, tak, bardzo dobrze. Kotełki, ty kontakty potrzebujesz. Basia, siedzisz koło niej, weź ją tam smyrnij za uchem. Weź uczucia, daj obłąchać dłoń, daj przysmak. Zabawa, pobaw się, o. I koteczek będzie też zadowolony. Dobra, Eliza to już przeczytała, ty jesteś głodna, chodź sobie zjedz placek dyniowy. To ja posprzątam, tylko... Dobra, nie posprzątam. Weź to. Dobra, to się coś zwiesiło. Czy ty już ten niszczenie? To ja cię tu zaproszę sobie, proszę, porzuć. Ty w takim razie, jak się bardzo dobrze masz, skończ obraz. Ty tutaj będziesz jadła. Czy ja tu mogę... O, teraz można posprzątać, nie wiem, o co chodziło wcześniej. Zjedz sobie. I Henryk, jest 12. Bo ja chcę taką rzecz. Będą zawody o 12. Spróbujemy się wybrać. Jest po 12. Czemu ja nie mogę? A, bo jutro. Dobra, no tak to jest, jak się nie doczyta wszystkiego, prawda? Dobra, to Henryk niech sobie robi, co sobie robi. Jak ty się masz? Ty miałaś tu niszczyć. To, proszę rzuć. Basiu, o co chodzi? Nie, nie ma żadnych tych. Ach, dziewczyny, co ja ci mam znaleźć za zajęcie? Oglądaj tą telewizję. Przedtem ci bardzo dobrze szło. Dobrze, ty jak się tutaj naniszczysz... czemu ty znowu nie niszczysz? No,
Dobrze, już ci lepiej. Proszę powęszyć ze 3 obiekty kolekcjonerskie. Zobaczymy, jak ci to wyjdzie. Ty się dobrze masz, to proszę tak z 4 zwierzątek upolować. Z tobą gorzej, ale to ja już się tobą zajmuję. Proszę bardzo zjeść, proszę bardzo sobie podrapać. I wtedy już powinnaś mieć większość OK. I sobie też tutaj popoluj. Nie zdrzemnij się na polu gdzieś za domem. Dobrze, Lady, jak Lady się ma? Lady ma się bardzo dobrze. O, mamy 3 poziom umiejętności, super. Tak, ty sobie pograj w gry, dlaczego by nie? Fajnie, że znalazłeś sobie jakieś zajęcie. Dobra, zobaczmy, czy ty coś znalazłaś. O, żółty szafir. A... A ty, jakim kujonem? Halo? Ach, dobra, mniejsza, czekajcie, bo mnie interesuje taka rzecz. Czy jeżeli to by miała Lucy... Czekajcie, to musi być chyba na przybliżeniu. Jakby Lucy to miała u siebie w ekwipunku... O, Christy obraz skończyła, bardzo dobrze. Czy Lucy może wtedy to sprzedać gdzieś? Czy coś oszlifać? Bo ja wiem, że to można jakoś. Dobra, ty maluj znowu coś dużego. A zobaczę w laboratorium, czy coś z tym można zrobić. Gdzie to laboratorium jest? Tutaj. Laboratorium. Owady, zwiedzaj, udział, kogoś się... Więcej. Nauka. Chyba nie ma. Jakbyście... Napiszcie mi, co ja z tym mogę zrobić, że to drożej sprzedać, bo wiem, że na pewno w jakiś sposób można. Tak mi się wydaje. Dobra, Lucy, aha, ty dalej w ogródku, ty tutaj ten, ta punkty robi, ta się tego. O, Eliza, a Eliza już tutaj się nategowała. Okazja zrobiona? Tak, idź do szkoły, by okończyć okazję, bardzo dobrze. To ja cię proszę tutaj sobie użyj. Co to byś jeszcze mogła porobić? Coś złapało, pokaż. No, piórko, dziękuję. Dobra. I tak, wiesz co? A siadaj z Basią, oglądajcie razem sobie jakieś romantyczne randki, nie wiadomo co. O, Lucy, skończyłaś, to wiesz co, ja mam dla ciebie fajne zadanie, zrób pranie. Do suszarki. No coś te koty średnio łowne w tym momencie. Dobra, zrób nowe pranie. Ktoś coś zatrybił, chyba Henry, nowy punkt. Nie, to nie wiem, kto co zatrybił. A coś się złapało? O. No ja nie wiem, jak ten mój mały pies takie coś to wykopał, no ale spoko. Dobra, to też sprzedaj. Co ty byś chciała? Znajdź metal, może znajdziesz, ja tam nie wiem. No. Dobrze, ty tutaj te masz. Chodź, Lucy, trzeba się tobą zająć. Weź prysznic i chodź coś zjesz. O, placek dyniowy, miałam mówić budyniowy, nie wiem dlaczego. Henrykiem też by trzeba było by się powoli zająć, no. Dobrze, a jak... O, pranie nam się zrobiło. Chodź tu zwierzyniec, proszę użyć. To czekaj, tobie to odpuszczę chwilowo. Tutaj... chwila. Wyjmij. Potem tamto do tego i będzie. O, mrówka miodowa, ale to jest tanie z tego, co pamiętam. Dobra, włóż do suszarki. Czy my tu coś mamy? Na razie nic. Dobra, Lucy naburmuszona, jak to Lucy. Teraz możesz iść zjeść. Henryku, wystarczy tego komputera, to też i niezdrowo. No, proszę tutaj sobie zjeść szoarma. Ty masz 5 poziom malowania, świetnie. Proszę wziąć prysznic. Christy, ty do toalety, to ja zapraszam cię tutaj. Możesz sobie już chwilę odpocząć po tym malowaniu. I chodź ty sobie zjesz kawałek ciasta. Dziewczyny! Co ty chcesz? Nie, ja nie będę miała zoo w domu. I tak już prawie zoo jest. Zaraz, tu jest łazienka wolna, to proszę sobie tutaj wyprysznicować się. Dobrze, najpierw prysznic. I ogarnąć i zjeść. Ty masz już jedzenie, Eliza. Co ty chcesz? Kujonica mi się trafiła. Dobra, weź prysznic i potem sobie też zjedz o hamburgera. Lucy, ty już tu... Ty prawie wszystko, super, dobra. Teraz starocie przejmują telewizję. Halo, a co, łazienka zajęta? Henry, chodź tutaj się ogarnij. Z Henry jakiś brudas się robi, nie chcę, słuchajcie, się myć. Dobra, tutaj sobie pooglądać.
Dobrze, to ja sprzątnę. Ta się myje jeszcze, tak, ta się jeszcze myje. Christy, jak ty? Ty w porządku, jest 19, to możesz jeszcze iść malować. Basia, tak, posprzątaj wszystko. Możesz też, nie każ strzec, chciałam wynieść śmieci i chodź po uzupełnienie jedzonka u zwierzątków. Proszę bardzo. No, a w kolejnym odcinku spróbujemy, słuchajcie, pójść i zrobić zawody konne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, dobrze. A ty co robisz? Ty jesz? Bardzo dobrze. Wręcz super. Wszystko ładnie, Gites. Czy tutaj, o, wyjmij jeszcze czyste pranie. Sprzątnij po sobie. Jezu, jak ta moja rodzina się teraz zorganizowała pięknie. No, ja nie poznaję. Normalnie nie poznaję. Co byś mogła robić, dziewczyno? Teraz. Jest 21, trochę wcześniej, no spanie. Basia, co? Basia, jeszcze rybka. Wy tutaj, no... Wszyscy są ogarnięci, tak na dobrą sprawę. O, widzisz, orzeszka, tak, pobaw się. O, idealnie, bo tutaj potrzeba kontaktów, więc pochwal, że jest schludna, pochwal, że skacze, pochwal, że się bawi. I daj tutaj, nie? Mów. Basia, nie, nie, nie. O, tutaj chodź, kota, obudź się. Obudź się, wstajemy. Basia, drugiego kotka, popieści. O, proszę, tutaj uczucie, daj dłoń obwąchać, mów. I się pobaw, idealnie. Piesa jak zwykle niszczenie. Nie wiem, co ten pies ma z tym niszczeniem. Weź to żuj, potem proszę tutaj zjeść, a potem jakiegoś kamienia mi tutaj powęszyć, bo się dobrze masz. Ty to samo, proszę mi tutaj ofiar naszukać sobie. Ty drapanko. No to już jak tutaj się skończycie bawić, to proszę podrapać. I w sumie ty ze trzy tylko ofiary, bo tobie się chce spać. Lady, co z lady? Lady śpi. Dobra, lady, nie przeszkadzamy w takim razie. Kto o tej porze dzwoni i kogo niesie tam, gdzie nie trzeba? Eliza. Dobra, to już dziewczyny, spać już po 22:00, to jest idealna pora na spanie. Ciebie też tu zapraszam spać. Ciebie po kocie też na górę spać. To do Henryka dzwonią. Dobra, odbierz ten telefon. Jakiś ranger dzwoni, dobra, będzie z ciebie. Spać, Henryk po telefonie również spać. Pogadamy. No, dobra, dziewczyny już ułożone. Lucy, co nie tak? Ty miałeś iść spać. Ojrzałem, że ten zwierzyniec przeszkadza. Dobrze, kochani, na tym my się skończymy nasz dzisiejszy odcinek. Zobaczę, co tu się jeszcze łapie. Drogo się łapie, bardzo dobrze. No, i tak, i w kolejnym, mówię, pójdziemy sobie na zawody, to będzie jeszcze niedziela, jeszcze będzie wolne. Może dziewczyny też gdzieś się razem fajnie wybiorą, jakoś czas spędzą. Zobaczymy. No, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.